Policja swój posterunek w Zakrzewie już miała. Do roku 2011 mundurowi stacjonowali przy ulicy Osmańczyka, gdzie teraz jest ośrodek zdrowia. Po zamknięciu posterunku nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwał dzielnicowy, a na interwencję przyjeżdżali policjanci z okolic. Dzielnicowy, który był z terenu Zakrzewa, funkcjonował tak naprawdę na terenie tej Lipki. No i generalnie w przypadku jakichś zdarzeń policjanci bądź z Lipki, bądź z Komendy Powiatowej udawali się tutaj na teren gminy, także ten czas dojazdu o tyle był wydłużony. Teraz mieszkańcy Zakrzewa mają nie tylko swój posterunek. Będą mieć też swoich funkcjonariuszy. Komendant główny przeznaczył 8 etatów do tego posterunku i docelowe zadanie pana komendanta powiatowego w Złotowie jest właśnie to, żeby ten posterunek osiągnął 100% zatrudnienie. Szefem posterunku będzie kierownik. Będzie miał do pomocy dzielnicowego oraz policjantów w zespole patrolowym oraz dochodzeniowym. Ale to melodia przyszłości. W policji są duże wakaty. Na razie będą tu tylko dwaj mundurowi i będą mieć komfortowe warunki pracy. Zostało tutaj zrobione wszystko od nowa wymiana okien, stolarki okiennej, instalacji sanitarnej, wodnej, montaż fotowoltaiki, pompa ciepła. Wszystko jest tutaj nowoczesne. Poza tym gmina wyposażyła posterunek w komputery oraz umeblowała pomieszczenia. Cała modernizacja kosztowała 1 700 000 zł, z czego 1,5 miliona pochodziło z Funduszu Rządowego Polski Ład.